Cześć wszystkim. Szybkie pytanie na dziś. Kto jest największym producentem aut segmentu premium na świecie? BMW, Audi, Mercedes. No jak myślicie? No, zróbmy tak, wybierzcie sobie jakąś odpowiedź. A ja wam powiem, zgadliście. A dlaczego? BMW podało, że jest największym producentem aut na świecie, z łączną sprzedażą na poziomie coś około 2,5 miliona sztuk. Zapomniało tylko BMW dodać, że te 2,5 miliona sztuk to jest BMW, Rolls, Mini i BMW Motorrad, czyli motocykle. Ale mamy 2,5 miliona sztuk, jest super. Wszystko fajnie do momentu, kiedy cofniemy się jeszcze kilka dni wstecz, kiedy Mercedes podał, że jest największym producentem aut segmentu premium na świecie. Z łączną ilością sztuk coś 2 miliony 300, a BMW bez tych dodatkowych trzech marek 2 miliony tam bodajże 100. Czyli kto jest największym producentem? Mercedes. Wszystko super, tylko Mercedes zapomniał dodać, że te 2 miliony 300 sztuk to także samochody użytkowe. Czyli jeśli sąsiad ma Rollsa, a ty masz dostawczaka Mercedesa, no to tokiem myślenia Mercedesa jesteście tą samą klientelą nastawioną na auto premium. Trochę to wszystko bez sensu, jakby nie można było podać wprost co i jak. Ale co z tego wynika? No w sumie nic, oprócz tego, że jeśli jesteście fanami którejś danej marki, to wystarczy spojrzeć statystyki, ustawić sobie filtr, jaki wam pasuje i zawsze wasza ulubiona marka będzie największym producentem aut segmentu premium na świecie. No chyba, że jesteście fanami Audi. To nie będzie. Chociaż w sumie, co jest największym synonimem luksusu w Polsce? Golf i Passat. Dorzucacie do Audi, to zamiatacie wszystkie statystyki. Największym producentem aut segmentu premium będzie Audi. Także kończąc, wychodzi w zasadzie na jaw jedna prawda, a w zasadzie jedno powiedzenie, które wiecznie żywe, czyli małe kłamstwa, duże kłamstwa, statystyki. Ja dalej nie wiem, kto jest tym największym producentem, ale może w sumie nie muszę wiedzieć. Trzymajcie się, cześć.